Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Retro Niedzieli. Miał być trochę inny odcinek, chciałem wam pokazać jeden nasz nabytek, który żeśmy zakupili, ale nie zdążyliśmy tego nagrać z pewnych powodów, więc będzie to pewnie któryś z kolejnych odcinków. Natomiast dziś chciałem wam pokazać grę, no jedną z takich, powiedzmy, najbardziej rozpoznawalnych gier na podstawie reklam. W sumie nie na podstawie, no te gry to jedna wielka reklama, tak? Czyli MacKids. MacKids, czyli gra, która bardzo jest podobna do Super Mario Bros. 3. I jeżeli ktoś pamięta moją serię oldschoolowe wspomnienia, to tam też robiłem takie zestawienie gier bardzo podobnych do Super Mario Bros. 3. Tam było właśnie Tiny Toon Adventure oraz właśnie ta gra. No i cóż, i mogę spokojnie powiedzieć, że jest to gra propagandowa, ale no nawiedza nas clown i to już samo w sobie powinno być dość niepokojące. Nie wiem, czy te dzieci są skautami czy kimś, ale mają taki pusty wyraz twarzy. Więc Ronald chce, żeby były grube, dlatego żeby mógł je potem do wora włożyć i wywalić ten wór gdzieś do wanny z kwasem. Więc nasi główni bohaterowie przenoszą się do tej fascynującej krainy. To znaczy, wiecie, ja sobie śmieszkuję, bo prawdę powiedziawszy nie lubię McDonald'sa. Nie lubię go pod tym względem, że moim zdaniem jedzenie, które tam jest, to jest po prostu gówno. A po drugie, najzwyczajniej w świecie, no, pewne prawa, którymi rządzi się McDonald's, są po prostu, no, nieludzkie, moim zdaniem. Moim zdaniem coś powinno się z tym prędzej czy później zrobić. Ale nie będę się tutaj jakoś nad tym bardziej rozklikać, bo nie o to biega. Będziemy oceniać tutaj tylko i wyłącznie grę, którą ogrywałem. I to mnie najbardziej dziwi, że ogrywałem ją i bodajże ogrywałem ją na Amidze, gdzie na każdej dyskietce był inny świat. Pamiętam, że żeby w ogóle zagrać w świat z wodospadami, trzeba było chyba osobną dyskietkę włożyć. I powiem wam, że nie wiedziałem, naprawdę nie wiedziałem, że ta gra jest o McDonald'sie. Serio, dla mnie to był po prostu dziechciak zbierający M-ki. Nie wiedziałem czemu. Stwierdziłem, że może po prostu jakiś tam sposób, nie wiem, ma tak na imię czy coś. Okej, więc idziemy sobie. I naszym zadaniem jest zdobycie, jeżeli dobrze pamiętam, M-ki. I ta gra to jest trochę takie Mario połączone z, znaczy Super Mario Bros. 3. Połączone z ja wiem, z Super Mario Bros. 2, albo z Chipem i Dale'em, albo z Jetsonami, bo też jest dokładnie ten sam motyw, że trzeba podnosić kostki, które znajdują się na planszy, aby móc uderzać w przeciwników. Nie możemy na nich od tak po prostu skoczyć. Tylko że sami widzicie, jak nasz bohater tym skacze, znaczy tym rzuca. A dobra. Jak rozumiem, nie mogę tutaj się cofnąć, dopóki... A, bo to stąd można było tam skoczyć, okej. Dobrze, a ja mam takie pytanie, gdzie tu można cofnąć to wszystko, żebym ja mógł łazić normalnie? Tak nie bardzo chyba. Ej, to jest pierwsza runda, a ja mam już trudności, kurde, żeby tutaj się dostać gdzieś. Teraz pytanie za 100 punktów i to absolutnie nie ma mieć rasistowskiego wydźwięku.
czy główny bohater, czy nasz główny protagonista jest Azjatą, czy też nie? Czy może to też jest trochę na zasadzie Simpsonów? Tego nie wiem. Okej. Okay. O, udało się. Fak. A nam się tutaj życie troszeczkę obniżyło. W ogóle powiem wam, że już jakby zbiór postaci w całej tej grze, bo jednak no, jest tam parę takich postaci znanych właśnie z Maca, pokazuje, że to jest nie tylko właśnie restauracja, tam hehe, dostajesz zabawki, ale to jest kurde całe jakieś uniwersum. Ugh. No, dobra. Gówniany wynik, ale może być. Dobra, znaleźliśmy kartę klubową. Dzięki temu mamy zniżkę na hamburgery. Dwa w cenie trzech. Okej. Okay. Ej, powiem wam, że ten pająk wygląda trochę jak pająk z New Super Mario Bros. Tam też były takie pająki. I chyba bodajże w Mario Land 1? Chyba w pierwszej części. Znaczy dobra, nie powiem. Ta gra jest solidna. Jakby nie mam, nie chcę tutaj bluzgać na samą grę, bo jest ona ewidentnie dobrą grą. Taką, która rzeczywiście, która rzeczywiście jest dopracowana i stawia jakiś tam poziom trudności, bo nie jest tak łatwo znaleźć tę kartę. No, chyba że chodzi na przykład o tę misję, no to wtedy tak. Ale moim zdaniem w pierwszym poziomie ta karta była ukryta trochę lepiej. A, bo liczyłem, że coś się stanie. Nie wiem, jakiś efekt tostera czy czegoś. Nie wiem, co ta ryba robi. Jee! Yeah. To mamy dwie karty. To Ronald McDonald daje nam kolejną zniżkę na hamburgersa. Nie, a tak na serio słyszałem, że McDonald's na hamburgerach prawie w ogóle nie zarabia. Najwięcej zarabia na kawałku ziemniaka, jakby to powiedział Fred z tego, z Chłopaków nie płaczą. Znaczy, on to powiedział trochę inaczej. Huh! Nie wiem, co zabiłem, ale czuję satysfakcję, że to już nie istnieje. A? Tam widzę jakieś liście. I co? I jak rozumiem, nie mogę już tam iść. Już nie ma takiej możliwości. No, spadłem i się zabiłem. Na szczęście... Znaczy, nie wiem w sumie, czy na szczęście, ale żyję dalej. Nie, to się ewidentnie trzeba jakoś cofnąć i tam skoczyć, bo nie wiem za bardzo, jak inaczej by to miało wyglądać. Nie no, chyba tylko tak. Aha. Ale z racji, że nie ma tutaj, nie napastuje mi tutaj limit czasowy, to wszystko jest git. No. Poznęcajmy się nad środowiskiem naturalnym. Tego właśnie uczy nas gra o McDonald'sie. Ej, póki co idzie dosyć ciekawie.
Ej, czy ja się mogę zmienić? Ej, powiem wam, że widzicie ten obrazek tam u góry, to jest dosyć creepy, że jak zdobędziemy wszystkie karty, to ułożymy jego ryj i on tak będzie lubieżnie na nas patrzeć. Jeszcze tylko brakuje, żeby nam czerwonego balonika tutaj doręczył. Jak pewien niesławny klaun. Dobra. Ja sobie tutaj idę na skróty, a to... Chwila. A, czyli tu tylko punkty. Chwila. To z jak wysoka ja mam tam skoczyć? A, jest ta klubowa karta. No dobra. Zbieramy te bitcoiny. Bitcoin McDonald'sa. Ugh! Powinno być tak, że im dalej postępuje level, tym nasz bohater jest grubszy. Aż w końcu się porusza na takim wózku i spada i ginie na zawał. Czy coś takiego. O! Ej, to jest jedyna gra, w której przynajmniej nie znam innej gry, gdzie nasz główny bohater ginie dokładnie tak jak zwykli przeciwnicy. Czyli wiecie, do góry nogami. A no tak, ja jestem debilem. Przecież ja mogę sobie to wziąć. I w niego wycelować. Tylko najpierw trzeba wycelować, nie? To już jest problem. Giń! Zupełnie niewinne zwierzę, któremu naruszam ekosystem. I teraz spadam i ja nie wiem, czy ja do... czy gdziekolwiek spadnę, nie? Teraz akurat no, miałem farta, że było jakieś podłoże, ale kurde, jakby była przepaść, no to co? Dobra, nie dajmy się mu odrodzić. A, no tak. Jeszcze wypadałoby w TM-kę wycelować. Byłoby całkiem spoko. Yeah! Okej. Okay. Ej, to ja w jednym nie wziąłem? Ej, nie, bo tam były dwie karty. Okej, okay, skaczemy sobie po latających drzewach. Trochę mi to przypomina Minecrafta, ale... Tak wiecie. To są tylko moje skojarzenia. Nie, dobra, nie bądźmy tacy. Już nie będę taki, cofnę się. Cofnę się, żebym mógł to zdobyć. No i ma wściekliznę. Dobra, ciśniemy dalej.
O! Okej. A więc to tam się kryje karta. Udało mi się ją zdobyć, więc już mam podpisany cyrograf z fast foodowym klaunem. Czemu ta misja była taka krótka? Chyba, że ja jeszcze wyżej powinienem iść. Ale jeszcze jakaś jest. Aha, a dobra, jest napisane, że nie potrzebuję już żadnych kart. Więc idę przekupić tego klauniastego skurwiela. Okej, Birdy. Kojarzę ją. Kojarzę tę postać. Wygląda dziwnie. Znaczy ogólnie wygląda dziwnie, a w tej grze wygląda jeszcze gorzej. Okej, jesteśmy w chmurzystym jakimś świecie, więc co to jest? A, dobra, bo ja patrzę, co to jest za ostre, dziwne coś. Ale dobra, na tym może sobie zakończymy naszą grę cudowną. Więc była to gra Mac Kids. Ja, jest całkiem fajna, ale nie żebym jakoś szczególnie lubił McDonald'sa, więc ocencie ją sami. A ja się z wami żegnam i do następnego.